Cześć, witam Was w podcaście Queer Historia, historia osób LGBT+. W dzisiejszym odcinku, który jest odcinkiem specjalnym, ponieważ rozmawiam w nim z Sylwią Chwedorczuk, badaczką literatury, edytorką, pasjonatką listów Anny Kowalskiej, Marii Dąbrowskiej, a także autorką książki Kowalska to Dąbrowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o książce, która jest powodem naszego spotkania, chciałabym porozmawiać o innym fragmencie Pani biogramu, czyli o tym, jak stała się Pani pasjonatką listów Kowalskiej i Dąbrowskiej. Myślę, że jestem w ogóle bardzo wyróżniona, że mogłam być jedną z niewielu osób, która przeczytała te listy w całości. To był właściwie przypadek, ponieważ na studiach doktoranckich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ja miałam w ogóle pisać pracę doktorską o czymś innym, o Różewiczu, ale okazało się, że jest możliwość zajrzenia do tej korespondencji, ponieważ skończyło się takie obostrzenie, które dała Maria Dąbrowska, że do jej korespondencji można zajrzeć w 2005 roku. No to jest dla badaczy i dla badaczek ogromna okazja i kierowniczka tego studium doktoranckiego, Grażyna Borkowska, zapytała się mnie, czy ja bym nie chciała takiej pracy doktorskiej o korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej napisać. Zapytała się mnie dlatego, że na studiach na Uniwersytecie Warszawskim brałam udział w takim pierwszym czytaniu dziennika Jarosława Iwaszkiewicza i to miałam po prostu tam w podaniu, jak składałam do IBL-u. I to był właściwie naprawdę przypadek, zupełnie cudowny, dlatego że jak poszłam do biblioteki Muzeum Literatury, bo tam znajdują się rękopisy pisarek, to już właściwie po pierwszym liście pomyślałam sobie, że to jest przepiękna korespondencja. I początkowo przeczytałam jakieś takie 100 listów i pomyślałam sobie, że zupełnie się chcę tym zająć i chcę nad tym pracować. I o tym napisałam pracę doktorską, czyli pracę edytorską. Przygotowałam do publikacji, której jeszcze nie ma, ale niedługo, mam nadzieję, będzie część listów pisarek. No już po samych fragmentach, które się znajdują w Pani książce, można się naprawdę zakochać w tych listach. A co Panią właściwie w nich tak ujęło? Początkowo w ogóle byłam, nie ukrywam, zainteresowana Marią Dąbrowską, no bo wiadomo, autorka Nocy i Dni i w ogóle jedna z tych pisarek, o których się mówi. Nie wiem, czy dzisiaj się czyta Marię Dąbrowską, ale na pewno wśród literaturoznawców to jest ciągle nazwisko, o którym się mówi. Chyba 2 lata temu była jakaś konferencja dotycząca tylko i wyłącznie Marii Dąbrowskiej. Więc zaczęłam czytać trochę też, wiedząc, co je łączyło, bo ja już wtedy wiedziałam, że Anna Kowalska była partnerką Marii Dąbrowskiej, ale nie wiedziałam rzeczywiście niczego o Annie Kowalskiej. Czytałam te listy ze względu na Marię i zaczynało się okazywać, że tutaj Anna pisze równie piękne listy. I to mnie ujęło w ogóle w tych listach, że odkrywałam osobę, o której nic nie wiedziałam właściwie, to raz, a dwa, to taką przepiękną historię miłosną. I chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w tej korespondencji jest nie to, czego się dowiedziałam o Annie czy o Marii, tylko czego dowiedziałam się w ogóle o miłości. Jak gdybym była jakąś taką romantyczną 14-latką, to bym sobie co drugie zdanie przepisywała do jakiegoś zeszyciku, jako aforyzmy o miłości. Bo tak, to widać w ogóle na Instagramie, bo na Instagramie niektórzy wypisują tak rzeczywiście te cytaty, już pomijając, że w ogóle Anna Kowalska miała taki talent do aforyzmów, ona według mnie tworzy aforyzmy i wiele zdań to właściwie można byłoby sobie wpisywać do pamiętników, tak, ale one są przepiękne, rzeczywiście. Chociaż tu od razu powiem, że tych listów jest 2400 i oczywiście nie wszystkie listy mają taki ładunek emocjonalny, nie wszystkie są takie piękne. Niektóre listy są po prostu takie bardzo codzienne i tutaj zwłaszcza Maria Dąbrowska lubiła pisać takie listy. Opowiada, że idzie do dentysty, że stara się o bilet do Wrocławia, że wydarzyło się to i tamto. I one są ciekawe, ale na pewno nie tak ciekawe. Chociaż właściwie to jest ciekawe, że są też listy takie zupełnie codzienne, bo to są dwie pisarki, które piszą do siebie listy i listy nie zostały spalone, nie zostały ukryte. I zastanawiałam się, na ile one chciały być może gdzieś na którymś planie myślały o tym, żeby się podzielić kiedyś tą relacją, więc tymi listami z innymi. Na ile to może była, nie wiem, były jakieś taki plan trochę z tymi listami. No to jest świetne pytanie. Ja się też oczywiście zastanawiałam i
nie ukrywam, że właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy zaczęłam je czytać, to w ogóle nie myślałam o tym, że one będą użyte w książce, bo myślę, że coś innego, kiedy badacz czy badaczka publikują listy w całości, prawda, i każdy może sobie zinterpretować, a co innego, kiedy ja, autorka biografii, daję tylko fragmenty, ale to zaraz do tego wrócę, tylko odpowiem na pani pytanie. Myślę, że niektóre listy zostały zniszczone, tak wyobrażam sobie, że było ich bardzo niewiele. Te listy niszczyła głównie Maria Dąbrowska, ale to jest naprawdę jakiś znikomy procent. Na to się też skarży Anna Kowalska. Już nie pamiętam, czy w dzienniku, czy w liście do Marii, że Maria Dąbrowska wchodziła do pokoju Anny i wyjmowała z szuflady jakiś list i niszczyła go na oczach Anny, ale jest ich naprawdę niewiele, bo ja tutaj nie chcę też robić wielkiej sensacji z tego powodu. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo znikoma część, bo widzimy w książce po tych fragmentach, że one jednak nawet te najbardziej w cudzysłowie kompromitujące listy zostawiają. Myślę, że to jest też taki efekt tego, że chyba trudno się niszczy coś najbardziej drogiego. Że tak sobie wyobrażam, że gdybym ja dostała listy od osoby ukochanej, to nie wiem, który to byłby ten moment w życiu, w którym zdecydowałabym się zniszczyć ten list. To byłby dla mnie bardzo trudny akt. Oczywiście miały świadomość, że zwłaszcza Maria Dąbrowska, bo ona przecież przepisywała swoje dzienniki, wiedząc, że najprawdopodobniej zostaną opublikowane, więc miała świadomość, że być może jej listy też będą opublikowane, ale one też miały świadomość, że to są piękne listy. No i są zupełnie wyjątkowym świadectwem dla nas, dla literatury polskiej, bo mamy trochę świadectw tego typu, na przykład od Jarosława Iwaszkiewicza, po prostu takich listów miłosnych do osoby tej samej płci, ale wśród kobiet. Myślę, że to jest bardzo odosobniony przypadek, ale to już inny temat, inne zagadnienie. No więc powiedziała pani, że poznała pani Annę Kowalską przez Marię Dąbrowską i w ten sam sposób poznaje pani swoich czytelników z nią, bo pierwsza scena tej książki to wydarzenie z 1943 roku, czyli kiedy Anna ma już 39 lat i przyjeżdża do Warszawy w odwiedziny do Marii Dąbrowskiej. I dopiero potem przechodzi pani do opisu jej życia. No już sam tytuł przecież sugeruje, że będziemy poznawać Kowalską trochę przez pryzmat ze znajomości z tą słynną pisarką. Tak, no właśnie z tym tytułem to jest taki duży kłopot, ponieważ on nie jest trochę krzywdzący dla Anny. Ja to gdzieś rozumiem. I chyba najwięcej takich uwag krytycznych dotyczyło tego tytułu. Ja po prostu trochę też nie miałam lepszego, a trochę też może nie wierzyłam w siebie bardziej niż w tę książkę. To znaczy wydawało mi się, że ta Dąbrowska w tytule pomoże Annie, bo Dąbrowska była rozpoznawalna i jest bardzo rozpoznawalna. W tej chwili mam poczucie, że Anna już też dotarła do bardzo szerokiego grona. Stąd ta Dąbrowska w tytule. Ta pierwsza scena wprowadzająca wydaje mi się taką sceną filmową i dla mnie bardzo w ogóle ważną sceną, dlatego że wydaje mi się, że każdy z nas w życiu ma taki moment, kiedy chciałby coś zrobić, ale trochę się boi. Potrzeba do tego bardzo dużej odwagi i takiego pewnego narażenia się, nie wiem, na odmowę. I Anna to robi. Anna wykonuje taki bardzo duży gest. Jedzie ze Lwowa do Warszawy, bo ona mieszka wtedy z mężem Jerzym we Lwowie w czasie okupacji i puka do tych drzwi. Nie tylko po to, że już myśli z Jerzym, żeby się przeprowadzić do Warszawy, bo we Lwowie jest niebezpiecznie, ale również dlatego, że ona tam jedzie po tę miłość właśnie. I ja sobie tak ją wyobrażam, kiedy ona jeszcze się waha, jeszcze może nie zapukać. I gdzieś tam nawet odczuwam taki lekki ból brzucha. Wydaje mi się, że to jest taka scena dla mnie bardzo, bardzo znacząca. I rzeczywiście w dużej mierze, ja już nawet nie wiem, ile proporcji jest tego związku Anny z Marią w książce, ale myślę, że bardzo dużo. Ale też ta scena tak nam już przedstawia, kim będzie Anna Kowalska, bo tyle odwagi jest w niej, tyle takiej wolności i kierowania się naprawdę tylko i wyłącznie wolnością w podejmowaniu swoich decyzji. Mam wrażenie, że już od pierwszych lat jej życia możemy to obserwować. Ja mam bardzo podobnie, myślę, jak pani. Kiedy myślę o niej, to myślę słowem wolność. Też takim słowem, pewnie nie tylko tym, ale ta jej wolność mi bardzo imponowała. I myślę, że przez tę wolność jest też dla mnie taką bohaterką bardzo współczesną. Dużo rzeczy robi tak, jak chce. Tak, i właśnie robi, ona po prostu chce robić różne rzeczy. Myślę, że już w dzieciństwie taka jest trochę. Dostaje za to.
jakby przez to wszystko naraża się na różne konsekwencje, niełatwe dla niej, ale mi się to w niej bardzo podoba. O tym będziemy rozmawiać pewnie trochę później, ale to jak zorganizowała sobie życie w tak niekonwencjonalny sposób naprawdę robi wrażenie i też to, w jakich czasach się urodziła, bo rodzi się w 1903 roku we Lwowie, więc jest uczestniczką właściwie całej burzliwej historii XX wieku i często jest w centrum wydarzeń, centrum kręgów literackich, więc możemy obserwować, jak wyglądały kręgi literackie we Lwowie, potem jak w Warszawie, w Lublinie, w Krakowie, we Wrocławiu, więc to jest naprawdę fascynująca lektura, również dlatego, ze względu na czasy, w których się urodziła. No więc jak wyglądało jej wczesne życie? Wiemy już o tym sporo, bo dzienniki pisze od 13 roku życia. Tak, właśnie, to było fantastyczne, że ja gdzieś poszukując zupełnie innych rzeczy, odkryłam ten dziennik Anny Chrzanowskiej wówczas. I to jest jeden chyba z niewielu dzienników pisarki, taki z lat młodzieńczych. On się zachował. I też jest zupełnie niesamowite to, że właściwie ten dziennik pełni taką całość, czyli zaczyna się właściwie od tego momentu, kiedy ona się zakochuje, czy już jest zakochana, zdaje sobie z tego sprawę, w swojej nauczycielce od geografii. Ma wówczas 13 lat i początkowo rzeczywiście miałam poczucie, że być może jest to jakiś takie ogólne, wspólne zafascynowanie nauczycielką Marią Jarosiewicz, ale już bardzo szybko się orientuję, że to jest świadoma, taka młodzieńcza miłość. Janna zostawia sobie ten dziennik, przewozi go przez granicę, potem z Lwowa do Warszawy i widać, że jest dla niej bardzo ważnym momentem jej życia. Zakochuje się i tam właśnie to jest bardzo dramatyczna ta historia, ponieważ ta jej miłość, w której niewiele się dzieje, bo nauczycielka nie odpowiada na to uczucie, ale ta miłość zostaje przez dorosłych odkryta i z tego powodu Anna musi zmienić szkołę i myślę, że dla nastoletniej dziewczyny to było bardzo trudne przeżycie. No właśnie, i odbiło się też dalej, na jej dalszym życiu, bo wiedziała, że raczej nie zatrudni się jako nauczycielka, bo jak pisze, jest zbyt znany jej kult piękności dziewcząt. To jest cytat z Kowalskiej. No i właśnie ta miłość trwała aż 2 lata, więc myślę, że była takim doświadczeniem formacyjnym dla Kowalskiej, tak jak pani mówi, bardzo ważnym. Tak. I jeszcze tylko powiem, że wydaje mi się, że to jest absolutnie niesamowite, że już w tym dzienniku nie ma, zastanawiałam się długo, dlaczego tak jest, ale nie ma takiego zdziwienia czy strachu tym, że ona się zakochuje w kobiecie. I to jest miłość zmysłowa, w tym sensie zmysłowa, że ona pragnie być blisko, jakby jest wrażliwa na dotyk, na takie muśnięcie. No jest nastolatką, więc nie wiem, czy sobie wyobraża więcej, ale na pewno jest, odbiera te bodźce. I nigdy nie ma w tym jakiegoś strachu, czy poczucia, że jest dziwna, inna, w ogóle tego nie ma. I zastanawiam się, dlaczego tak jest, bo to jest coś niesamowitego. Być może jest za młoda, żeby to poczuć. Właśnie nie odpowiedziałam sobie na to pytanie, nie odkryłam, dlaczego tak jest. Być może to, że wychowują ją ciotki, które urodziły się we Francji, one są pół Polkami, pół Francuzkami, nie bardzo lubią Polskę i trochę są takie, jakby to powiedzieć, europejskie, no tutaj głupio to zabrzmi, ale bardzo otwarte na świat. One nie lubią tego Lwowa, one się męczą, dla nich to jest duszna atmosfera i opowiadają tej Annie o Europie. O Hiszpanii, gdzie długo żyły, o Francji właśnie. I Anna nabywa według mnie takiego, ona ma taki bardzo szeroki horyzont. Ale myślę też, że na pewno wychowanie miało znaczenie, ale myślę, że to jest rzadkie, żeby nie bać się takiego uczucia do osoby tej samej płci, nie zastanawiać się, czy to jest normalne. A ona tego nie miała i wydaje mi się, że musiała mieć dużo takiej pewności siebie. Co jest też dziwne, bo potem widzimy, że właśnie niepewność siebie jest bardzo powracającą cechą w jej życiu. Więc sporo tu sprzeczności w życiorysie Anny. Tak, Anna jest taka trochę podwójna, prawda? Że tak. Z jednej strony jest bardzo śmiała, a z drugiej strony gdzieś się ciągle wycofuje na ten drugi plan. Też to widzę. Ale też jak najbardziej mnie właściwie zachwyciło i zastanowiło to, jak ona przeżywa tę miłość, jak jasno o niej pisze, jak świetnie oddaje
te stany, tą intensywność przeżywania w tym wieku i niepokój przeżywania tego typu uczuć. No, może strywializuję trochę ten temat, ale mam wrażenie, że zakochiwanie się w nauczycielce to jest chyba taki rytuał przejścia dla nieheteronormatywnych dziewczyn, bo naprawdę nie znam żadnej tej dziewczyny, która by podobnej historii nie przeżyła. Więc również to jest świetnym doświadczeniem móc przeczytać dzienniki 13-letniej Anki, bo czytamy o czymś tak znajomym, a tak świetnie napisanym. A to bardzo ciekawe jest, co pani powiedziała, bo ja sobie tak nie pomyślałam, może właśnie nie zrobiłam wywiadu w tej kwestii, ale to jest bardzo ciekawa myśl. Bo ja jeszcze pomyślałam sobie, że ważne dla tego formowania się Anny było to właśnie z jednej strony ten jej dom rodzinny, bo ona w ogóle wywodzi się z bardzo biednego domu i z tego powodu rodzice jakby umieszczają ją w domu ciotek. Obie rodziny mieszkały w Lwowie, ale z powodów ekonomicznych Anna zamieszkuje u ciotek, bo one były bogate. I w tym momencie, kiedy Anna zostaje wyrzucona ze szkoły, czy poproszona o odejście, może tak to lepiej, to ona całe lato uczy się łaciny, bo w tej szkole, którą wybiera, jest łacina, a ona wcześniej się łaciny nie uczyła. I myślę, że to też jest bardzo ważny moment, bo ona te lekcje uwielbia i ten nauczyciel, już w tej chwili nie pamiętam, jak on się nazywał, robi dla niej bardzo dużo. Ja w ogóle myślę sobie, że to jest jedna z tych osób, które bardzo wiele dla Anny zrobiły. On jej pokazuje dwie rzeczy, że Anna jest bardzo inteligentna, że ma taki otwarty umysł i że uczy się błyskawicznie. I jeszcze jej mówi coś takiego, że mało kto to ma. A druga rzecz to on pokazuje jej ten świat starożytny, ale również sztukę starożytną. I myślę, że to mogło mieć znaczenie dla Anny. Tak, bo potem miał to bardzo duży wpływ na jej wybór studiów. Anna zaczyna studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza w 1921 roku i właśnie są to studia z filologii klasycznej. Tam poznajemy zupełnie inną Annę, bo wcześniej jako nastolatka, zdaje się, że nawet to zapisuje w swoim dzienniku, że praktycznie nie zauważa chłopców, nie widzi ich istnienia, jest bardzo świadoma tego, że podobają jej się kobiety. Na studiach dzieje się coś zupełnie innego. Właściwie niestety też mamy taką dziurę, prawda, pomiędzy tym momentem, kiedy ona jakby żegna się z tym uczuciem do nauczycielki, trochę przymuszona, bo nauczycielka po prostu w którymś momencie mówi, nie możemy się nawet spotykać, nic, po prostu musisz zapomnieć. I potem widzimy Annę w dzienniku z 1927 roku, chyba to jest pierwszy zapis. Zachowała się korespondencja między Jerzym a Anną, czyli Jerzym, czyli mężem Anny, jej wykładowcą. Ona tam poznaje właśnie na tej filologii klasycznej Jerzego Kowalskiego, on był już wówczas profesorem, jest od niej 10 lat starszy i się w nim zakochuje. Myślę, że jej po prostu bardzo zaimponował intelektualnie, że to jest dla Anny bardzo ważna sprawa, porozumienie intelektualne, ale ona się w nim zakochuje. Rzeczywiście. I nawet szaleje za nim. Ja bardzo lubię ten moment taki jakiś mi bardzo bliski, że tak dobrze się nie znają i ona jedzie do Krakowa, skąd pochodzi Kowalski i chodzi po tych ulicach, wyobrażając sobie, gdzie on mógł chodzić. To jest akt jednak zakochanej dziewczyny. Ona ma wtedy 20 lat. To ten fragment też sobie podkreśliłam bardzo grubą kreską, jako coś, z czym można się utożsamić, ale też coś zaskakującego, bo właśnie ta Anna, którą jak dotąd moglibyśmy określić jako lesbijkę, nagle jest faktycznie zakochana w mężczyźnie i bardzo szybko bierze z nim ślub, co też jest zaskakujące, bo wcześniej bardzo krytykowała instytucję małżeństwa i chyba nie za bardzo widziała się jako żona. To prawda, ale chyba bardzo chciałam to pokazać, że oni zanim biorą ten ślub, to bardzo dużo rozmawiają i rozmawiają o tym, jakim chcą być małżeństwem. I to jest taka ważna rzecz, którą przechodzą, wspólnie to ustalają. I być może z tego powodu Anna się decyduje na ten ślub, ale ja myślę, że nie tylko, że powód jest też inny, że ona już bardzo nie chciała mieszkać z ciotkami. Znaczy nie chcę sprowadzać tylko do tego, bo ona rzeczywiście kochała Jerzego. To widać w tych listach, że ona jest w nim bardzo zakochana. Ale dla kobiety 20-letniej, dla studentki wówczas, to było jedyne wyjście, wydostać się z domu rodzinnego. Wyjść za mąż, za mężczyznę. Jerzy wydaje się tutaj fantastycznym kandydatem, no bo jest inteligentny, jest interesujący, jest zupełnie inny niż wszyscy. I ona się na niego decyduje. A, no jeszcze jest, chce pisać, Jerzy też chce pisać, a Anna nie porzuca tego myślenia o pisaniu, już jako nastolatka mówi, że będzie pisarką. I że będzie lepsze niż Orzeszkowa, że chce być lepsze niż Orzeszkowa.
Ubawiło to panią, bo mnie bawiło. Tak, jak najbardziej, że już jako chyba właśnie taka bardzo młoda nastolatka wyznaczyła taki cel. Na pewno lepsze niż Orzeszkowa, niżej nie celujemy. Tak, tak, to było zabawne dla mnie też. Nawet zastanawiałam się, czy mogę tak napisać, bo to jest no trochę, no nie wiem, czy stawiają w dobrym świetle, ale uważam, że nastolatka mogła tak napisać. Więc właśnie Anna ucieka w małżeństwo, ale to małżeństwo jest strasznie ważną częścią jej życia. Jest to małżeństwo równościowe i takie, które zdecydowanie ucieka schematom typowego związku małżeńskiego. Podróżują, właśnie wspólnie piszą książki, prowadzą taki otwarty dom, pełen gości. I sam Jerzy, właśnie chciałam o tym wspomnieć, że to jest malutki fragment w pani książce, ale wydaje mi się, że sam Jerzy Kowalski też nie był do końca hetero. Chciałabym o to zapytać, co pani sądzi o tym? No właśnie, ja bardzo lubię akurat ten moment tej fascynacji Eugeniuszem Sieklutskim, poetą. Eugeniusza Sieklutskiego Jerzy poznał w gimnazjum i właściwie tam zachodzi taki rodzaj fascynacji między nimi. Myślę, że niecielesnej. Nie wiem, zmieniało mi się to. To znaczy na początku byłam przekonana, że to była fascynacja właśnie chłopakiem. Potem pomyślałam sobie już, bojąc się trochę, że tworzę taką książkę tutaj na samych jakichś sensacjach, bo tu nauczycielka, potem tutaj ten mąż, ale ten mąż też właściwie jakoś myślał o tej relacji z mężczyznami, więc chyba to troszkę tak złagodziłam, ale dziś cieszę się, że mam jeszcze taki temat do myślenia o tym. Po prostu nie mam pewności, chociaż być może była to jakaś relacja, z której mógłby powstać związek, ale Jerzy nie decyduje się na ten związek. Ale jest to z jakiegoś powodu ucieka. Ale jest to bardzo, naprawdę bardzo ciekawy wątek i może doczeka się jakiejś kontynuacji w badaniach. I to jeszcze tylko powiem, że tę historię poznajemy z dwóch źródeł. Pierwszego takiego źródła nieopublikowanych wspomnień poetyckich Anny Kowalskiej. Ona napisała takie wspomnienia, one nie są włączone ani do dziennika, ani nigdzie nie zostały opublikowane. Również z tego powodu, że one są bardzo słabe chyba, użyję tego słowa literacko. Ona je pisała przed wojną, zanim poznała Marię Dąbrowską. A drugie takie źródło to jest Archiwum Młodości, które zostało opublikowane, ale już po śmierci Jerzego i one mają dwójkę autorów, czyli Annę i Jerzego. Nie wiem, ile Anna włożyła do tej historii, w sensie jak bardzo ją zredagowała, bo na pewno wszystkie teksty Anna przepisywała, ponieważ Jerzy pisał w taki sposób, że nie sposób go przeczytać. Zresztą jest zdjęcie w książce i ja naprawdę nie byłam w stanie przeczytać, co on napisał. I to jest kolejny filmowy wątek, bo opublikowała pani kilka lat temu jego dramat Babie Lato, który nie doczekał się, jeżeli dobrze pamiętam, zakończenia, bo Anna Kowalska nie zdążyła przypisać pisma swojego męża. Tak, właśnie tak. To ja tutaj od razu też powiem, że szukam osoby, która umiałaby przeczytać, bo może to zakończenie jest bardzo ciekawe, ale ani ja, ani Anna Krakowska, która wtedy w dialogu przyjęła ten dramat do publikacji, nie mogłyśmy sobie poradzić z tym pismem. No i zostało tak bez zakończenia niestety. No to jest fascynujące. Ale no mimo tego, czy Kowalski był nieheteronormatywny, to nie możemy faktycznie zaprzeczyć, że łączyła ich taka głęboka miłość i zdecydowanie widzieli wspólne życie do końca. I też mnie naprawdę ujęło, jak głęboka musiała być ta miłość, na pewno ze strony Jerzego, bo on zgadzał się na tak wiele, akceptował brak wyłączności Anny. Właściwie myślę, że wiedział o jej relacji z Marią i jakoś tam cicho ją akceptował, tak myślę, może pani zaprzeczy, ale tak to wywnioskowałam i nawet czasem sprzyjał tej relacji, więc to jest też wyjątkowe. To jest też taki trudny dla mnie temat, w tym sensie trudny, że możemy o tym powiedzieć na dwa sposoby. Ja starałam się po prostu opowiedzieć historię w książce, ale jak już o tym rozmawiamy, no to możemy o tym opowiedzieć w taki sposób, że on był świetny i bardzo go podziwiam, i to mówię szczerze, że on w jakimś sensie Annie na to pozwolił, chociaż to też jest złe słowo, bo właściwie każdy może robić w swoim życiu co chce, licząc się z konsekwencjami, z tym, że może kogoś ranić. Ale mógł też wybrać inaczej, to znaczy mógł powiedzieć, że jeżeli nie zerwiesz relacji z Marią, to ja odchodzę. On tego nie robi i wcale nie dlatego, że nie miałby gdzie pójść. On był głównym żywicielem rodziny, on zarabiał pieniądze. Ja myślę, że on Annę bardzo rozumiał i też to jego słowo, klucz, to też jest wolność.
I ja myślę, że on rozumiał też tę potrzebę Anny, tę podwójność Anny, że ona owszem, że bardzo go kocha, zdecydowała się jako dwudziestolatka na to, żeby wziąć ślub z mężczyzną, ale że jej potrzebą równą albo większą jest bycie z kobietą. On to wiedział. Myślę, że musieli kiedyś o tym rozmawiać, być może przy okazji tego momentu, kiedy on jej opowiedział o Eugeniuszu Sieklutkim, być może Anna mu wtedy opowiedziała o tej historii z nauczycielką. Tak zakładam. I on wiedział, że Annie się podobają kobiety. Ona niczego nigdy przed nim w tej kwestii nie ukrywała. Ale można byłoby spojrzeć na to w drugą stronę, to znaczy on też myślał sobie o tym, że on jej nie daje do pełni szczęścia, ale nie w tym sensie, że jest mężczyzną. On był dość trudnym człowiekiem. Ja bardzo lubię Jerzego, ale myślę sobie, że był trudnym człowiekiem, że był ironiczny, potrafił być taki, użyję takiego słowa, taki trochę wstrętny. Myślę, że też potrafił być zimny. Anna pisze o nim w ogóle, że to jest takie jedno istnienie. Trudno się przebić przez to jedno istnienie czasem. Ona też mówi o tym, że tak trudno złapać jego wzrok. Wtedy się rodzi samotność po prostu. I ona była samotna, mimo że zgadzam się z panią zupełnie, że to było małżeństwo bardzo udane. I oni się kochali. I Anna nigdy nie chciała w pełni zdradzić Jerzego, to znaczy tej lojalności z nim. Ta lojalność była przede wszystkim z Jerzem, dopiero potem z Marią. Tak ich postrzegam. Ale ona była też w tym małżeństwie trochę samotna. Chociaż też mam wrażenie, że ona miała jakąś skłonność do wiązania się z takimi osobami. Może nie z takimi zamkniętymi, ale takimi mocno pochłoniętymi swoją twórczością, swoją działalnością, starszymi od niej, takimi już osobami, nie wiem jak to ująć, uformowanymi. No bo Jerzy był już profesorem uniwersyteckim, a potem kiedy się wiąże z Marią, no Maria też już jest znaną pisarką. Nie wiem, czy ona faktycznie otrzymała od Marii to, o czym pani mówi, to tą ucieczkę od samotności. A to świetnie pani to zestawiła, że rzeczywiście, że ona nie dostała chyba od Marii tej bliskości takiej totalnej, ale na początku myślę, że chyba się nad tym bardzo nie zastanawiała, no bo się zakochała po prostu. Ale dostała od Marii chyba coś innego, to znaczy dostała od niej jakąś wiarę w to, że ona też może już samodzielnie pisać, bo ona do czasu wojny, czyli do czasu spotkania z Marią, pisała z Jerzym, pisali wspólnie książki, a po wojnie pisze już sama, bo chce właśnie być trochę taka jak Maria. No tak, znajomość z Marią Dąbrowską dała jej na pewno dużo, ale chyba przede wszystkim spełniło to marzenie, o którym pani wspominała parę wątków temu, czyli marzenie o historii miłosnej z kobietą, bo faktycznie można prześledzić, że myśli o tej, że marzy o tej takiej relacji i ona się spełnia ze sprawą Marii Dąbrowskiej. Tak, ona w którymś momencie, jak już Jerzy nie żyje, zastanawia się nad tym, dlaczego w ogóle wzięła ślub z tym Jerzym. I być może dzisiaj, gdyby żyła, to jest bardzo ciekawe, gdyby żyła Anna Kowalska dzisiaj, to pewnie by, znaczy tego nie wiem, a teraz tak sobie myślę o tym po prostu, ale bardzo prawdopodobne, że tego ślubu z mężczyzną by nie wzięła, bo by miała jednak w głowie inną opcję. Tak się zastanawiam, że bardzo prawdopodobne, żeby tak było. Ja się z kolei też zastanawiam, czy ona nie była, mówiąc naszymi współczesnymi terminami, poliamoryczna, bo wydaje się, że dopiero kiedy jest w dwóch związkach naraz, czuje się przynajmniej w pewnych momentach taka spełniona, nie chce z żadnego z tych związków rezygnować, jest szczęśliwa z Jerzym i z Marią w jednym czasie. No jest to bardzo trudne, też się zastanawiam, jak ona była w stanie to wszystko połączyć. Gdzieś ma poczucie, w którymś momencie zapisuje w dzienniku, czy pisze do Marii, już nie pamiętam, że ona nie ma w ogóle poczucia, że ona kogokolwiek zdradza. Właśnie, ani właśnie. Marię, ani Jerzego, tak. I tak, z każdej strony jest no, mniejsze lub większe przyzwolenie i taki bardzo nietypowy związek się tworzy. W którymś momencie no, jest to właściwie czworokąt, a nawet pięciokąt, bo partner Marii Dąbrowskiej miał przecież żonę wtedy, więc były Maria i Anna były partnerkami, obie miały partnerów. I to też nie takich partnerów z przymusu, tylko to były związki z wyboru. No bardzo nietypowa sytuacja. To prawda. I że to chyba też różni Annę i Marię z osobami homoseksualnymi, na przykład z wieloma homoseksualistami w tamtych czasach, którzy zawierali te małżeństwa z kobietami. Właściwie trudno powiedzieć, jakie one były, te małżeństwa, prawda? A one kochały, Maria Dąbrowska bardzo kochała Stanisława Stępowskiego, a Anna swojego męża.
To jest jakieś dopełnienie, z czego ja chcę powiedzieć, że w przypadku Marii Dąbrowskiej to wszystko wygląda trochę jednak inaczej, bo jej tożsamość chyba trudniej, w ogóle jeszcze trudniej określić, bo wydaje mi się, że gdyby ona miała się określić, to ona by się określiła jako osoba, która zakochuje się w mężczyznach, mimo że przeżyła tak wiele lat z kobietą, ale gdzieś mam takie poczucie, że ten wybór to był, pierwszy wybór to byli mężczyźni, zresztą Anna też to widzi. Pod koniec życia, kiedy już mieszkają wspólnie tutaj w Warszawie na ulicy Niepodległości i Anna zauważa, że Maria odżywa w towarzystwie mężczyzn, że Maria się wtedy zupełnie inaczej zachowuje. Być może Maria po prostu nie wierzyła, to jest w ogóle dla mnie też bardzo trudne i chyba o tym w ogóle nie napisałam w książce, że w którymś momencie, już po wojnie, Maria po prostu przestaje wierzyć, że ona jako kobieta może spodobać się mężczyźnie, że inna kobieta może zaakceptować na przykład jej ciało, jej wygląd, ale mężczyzna na pewno nie. To jest bardzo smutna myśl, smutna być może przez to, że myślę, że jest dość prawdziwa. W sensie, że jakby rozumiem, że 60-letnia kobieta trochę zamyka w głowie taką myśl, że może się jeszcze spodobać mężczyźnie, nie dlatego, że myślę, że to jest niemożliwe, tylko myślę, że żyjemy trochę w takim świecie, kiedy ten kult młodości, piękna i zwłaszcza wobec kobiet takie wymagania są, tak myślę. Maria się poddaje właściwie i nie chcę powiedzieć, że Anna tu jest w tym sensie wyborem, bo Maria się rzeczywiście zakochuje w Annie, ale również myśli o tym. Myśli o tym swoim ciele, które już na pewno nie może się spodobać mężczyźnie. No i to bardzo smutna myśl faktycznie. Chociaż wydaje mi się, że też te jej relacje z kobietami właśnie rodzą się też wcześniej i rodzą się z miłości, bo przecież jako młodsza kobieta zakochuje się w jeszcze innej kobiecie, w Stanisławie Lumenfeldowej. Tak, ale w czasie wojny. Ja zastanawiam się, na ile tutaj ten czas wojny nie jest znaczący w przypadku Marii Dąbrowskiej. Ona się bardzo boi wojny. Faktycznie zmienia się. W sytuacji lęku wyobrażam sobie, że można uciec w miłość. Jesteśmy w czasie, kiedy zaczyna się relacja Anny i Marii. To jest czas wojny i ta relacja jest kluczowa dla życia obu kobiet. Może powiedzmy, jak ona się zaczęła? Maria Dąbrowska ze Stanisławem Stępowskim uciekają w momencie wybuchu wojny z Warszawy i przedostają się do Lwowa, mając nadzieję, że tam będzie po prostu spokojnie. Oczywiście to nie była prawda, tam docierają w grudniu 1939 roku i zamieszkują u Izydora i Stanisława Blumenfeldów. Właśnie to w tej przepięknej Stanisławie zakochuje się Maria Dąbrowska. I Stanisława miała już wcześniej takie związki, takie relacje z kobietami. One się poznały wcześniej chwilę na jakimś kongresie, ale tutaj się rzeczywiście Maria zakochuje w Stanisławie bardzo. Mieszkają sobie u tych Blumenfeldów, ale muszą się stamtąd wyprowadzić. Blumenfeldowie byli Żydami, muszą się wyprowadzić i przeprowadzają się do Kowalskich, do Anny i do Jerzego Kowalskich na ulicę Supińskiego. I tam się poznają i jest im po prostu we czwórkę bardzo fajnie, czyli jeszcze ze Stanisławem Stępowskim. Bardzo dobrze spędzają ten czas, na ile ten czas w okupacji można dobrze spędzić. I w czerwcu 40 roku z Dąbrowska ze Stanisławem Stępowskim wracają do Warszawy i zaczyna się właśnie korespondencja. Zaczynają do siebie pisać, początkowo sporadycznie. Dużo też informacji chce się dowiedzieć Maria o Stanisławie, która rzadko pisze do Dąbrowskiej. Dużo informacji Anna też przesyła o Stanisławie i Anna się orientuje po prostu, co zaszło między Dąbrowską a Blumenfeldową. I myślę, że dla Anny jest to sygnał, że ona też mogłaby się o Marię postarać. W 41 roku, w listopadzie 41 roku Maria Dąbrowska, co mi też bardzo imponuje, tak bardzo chce się zobaczyć ze Stanisławą, a nie jest już najmłodszą osobą, przyjeżdża do Lwowa z Warszawy i tam 3 tygodnie spędza i rzeczywiście spotyka się z Blumenfeldową, ale spotyka się w domu u Kowalskich, bo tam mieszka. A zaraz potem tak. Anna zakochuje się i to jak? Może tu przytoczę pani słowa i słowa Anny, że w tamtym czasie zakochuje się z ogromnym, niemal religijnym olśnieniem, w kimś znużonym życiem, miłością, pochłoniętym, pożartym przez tworzenie. Więc to już jest czas po tym, kiedy Stanisława Blumenfeldowa ginie tragicznie i tak. Maria no, nie jest w takim miejscu, w którym chyba jest gotowa na jakąś nową historię miłosną, a może właśnie jest odwrotnie.
Nie, chyba ma Pani rację, że ona nie jest gotowa, że ona już właściwie po tej Blumenfeldowej trochę zamyka te uczucia do kogoś innego, no ale Anna po prostu w to wkracza zupełnie jakoś tak, nie pytając Dąbrowskiej o zgodę, a że Maria była kochliwa, bo była i z tej tak, i z miłości w ogóle, z takiej energii seksualnej według mnie coś czerpała, taką chęć do życia, no to przyjmuje Annę, chociaż ten cytat też bardzo lubię. Dobrze, że Pani go przeczytała, bo rzeczywiście Anna się orientuje, że tu wcale nie będzie łatwo. Ona się właśnie wtedy orientuje, że ta Maria jest troszkę podobna do Jerzego. Właśnie, a idzie że ona, no to jest właśnie ten moment, kiedy już nie może chyba zdecydować. Ona już jakby, bo ona się zakochuje właśnie chyba w tym momencie, w tym 41 roku, kiedy Dąbrowska przyjeżdża. To jest ten moment, kiedy Anna odkrywa Dąbrowską trochę inaczej. Nie tylko jako wielką pisarkę, którą jest zainteresowana, ale jako kobietę. No i zaczyna się historia miłosna, która chyba najlepszy swój okres ma paradoksalnie w czasie wojny i tuż po niej, jeśli się nie mylę. A potem trwa, ile lat trwa właściwie ich relacja? W 43 roku właśnie to wtedy puka do drzwi Kowalska, a Maria umiera w maju 65 roku. I właściwie cały czas są razem już z krótką przerwą, kiedy w 45 roku po zakończeniu wojny na Kowalscy już nie mogli wrócić do Lwowa, bo Lwów straciliśmy, i decydują się na życie we Wrocławiu. I to jest jeden z moich ulubionych okresów Kowalskiej, bo tam rzeczywiście bardzo dużo działa Anna. I zamieszkują oddzielnie, Dąbrowska w Warszawie. Dąbrowska bardzo by chciała, żeby Kowalska została w Warszawie, ale Anna się na to nie decyduje i wyjeżdża z mężem i tworzy nowe życie we Wrocławiu. I tam pozostaje chyba do 57 roku. Więc bardzo długo są oddzielnie, ale jednak cały czas utrzymują ze sobą kontakt. No dzięki temu mamy te przepiękne listy, ale odwiedzają się bardzo często. No i potem zamieszkują wspólnie. Ale ma Pani rację, że ten moment taki, chyba taki najważniejszy dla nich miłości, to jest czas wojny i po wojnie. Co tutaj akurat ten związek nam dał, niesamowitą korespondencję, z której dostajemy po prostu niesamowity wygląd, jak może wyglądać miłość i jakie są różne języki miłości też, jak Anna i Maria oddzielnie przeżywają różne emocje, bo mam wrażenie, że ta historia jest na różnych etapach czymś innym dla Anny i dla Marii. No na początku już powiedziałyśmy, że Anna jest bardzo zakochana, a Maria raczej ją po prostu przyjmuje i tak z zaciekawieniem przeprzygląda, co się wydarzy. A potem się wydarza listopad 1945 roku. Jest przełom w ich relacji i chyba wszystko się zmienia. Znaczy nie chyba, zmienia się dla nich cały świat. Tak, bo listopad to jest ten moment, kiedy Anna pisze do Marii, że jest w ciąży. I Maria bardzo źle to przyjmuje, nie może sobie w ogóle z tym poradzić. To są najbardziej dramatyczne listy w tej korespondencji. Nie ukrywam, że mi jako czytelniczce też spędzały sens z powiek. I gdzieś czytałam tę korespondencję i właściwie przeżywałam te ich emocje razem z nimi. I był taki miesiąc, że rzeczywiście leżałam tylko w łóżku i tylko czytałam tę korespondencję, bardzo, bardzo poruszona tą historią. Zastanawiałam się oczywiście, czy mogę tyle ujawnić, ale pomyślałam sobie, że że wiedziałam też, tak z Majkiem Urbaniakiem rozmawialiśmy, on powiedział mi, że jako czytelnik w którymś momencie się nawet, że już tak nawet chciał, żeby one już tak skończyły, że już po prostu nie mógł tego czytać dalej. A czytał tylko moją książkę, ja przecież przeczytałam jakby zdecydowanie większy ten materiał. Wiedziałam, o który moment znużenia jemu chodzi, ale pomyślałam sobie, że są takie kobiety, być może są też tacy mężczyźni, którzy odczuwają w dosyć podobny sposób, to znaczy tak intensywnie, taki duszny sposób, taki rozpaczliwy, nie chcę powiedzieć może trochę historyczny, tak właśnie odczuwa Maria. Maria bardzo zraniona tym, że Anna będzie miała dziecko, tym, że Anna spała ze swoim mężem. To jest w ogóle niesamowite, że Maria to tak postrzega, że to ona została zdradzona. Właśnie, to jest bardzo ciekawy motyw. Widzimy, że ona z kolei chciała mieć Annę na wyłączność i myślała, że tak jest. Bo Maria wydaje mi się, że dość, znaczy bardziej klasycznie lubi chyba określać pewne role, albo to ona lubi rozdawać karty, to ona lubi decydować.
Maria gdzieś napisała, że związki między dwoma kobietami powinny, czy dwoma mężczyznami powinny się rządzić tymi samymi prawami, co te heteroseksualne, i właśnie bardzo krytykowała zdrady i takie podwójne życie, i też chyba nawet krytykowała samego Iwaszkiewicza za takie wybory, więc rozumiem z tych postaw, jak bardzo mogła wstrząsnąć nią ta informacja o ciąży. Z wielu względów zresztą, nie tylko z tego. Myślę, że tak, zwłaszcza, że ona chyba postrzegała małżeństwo Anny i Jerzego tak jak swój związek ze Stanisławem Stępowskim, bo ich życie erotyczne skończyło się już dawno. I wydawało jej się, że podobnie jest z Anną, lub też Maria rzeczywiście lubiła być tą osobą, która decyduje w relacjach. A tutaj się okazało, że ta Anna, która według Marii, no i chyba zgodnie z prawdą, jest w cudzysłowie gorszą pisarką, to znaczy mniej na pewno zauważaną, mniej docenianą, to jest pisarka, z którą mniej osób się liczyło i tak zresztą zostało do końca. I taka osoba, która tutaj jakby w tym podziale, no to ta Maria miała być tą osobą w cudzysłowie ważniejszą, i nagle się tu okazuje, że to Anna prowadzi jakieś podwójne życie, że ona ma jakieś tam swoje życie z Jerzym i ono jest pełne. Ono nie jest tylko życiem we Wrocławiu, ono jest pełnym życiem z bliskością fizyczną i Maria nie mogła tego przyjąć. Myślę, że Maria bardzo się bała samotności. Okropnie to brzmi, ale zakładały, że pierwszy umrze Stanisław Stępowski, który był przecież dużo starszy od samej Marii Dąbrowskiej. A dzieje się inaczej, bo najpierw... A dzieje się inaczej. Jerzy Kowalski i Anna zostaje sama, chociaż niewiele lat później umiera również partner Marii i wtedy otwierają się nowe drogi dla kobiet, ale mam wrażenie, nie wiem, czy, jak pani myśli, czy Maria, czy możliwe, że Maria nigdy nie wybaczyła tego dziecka Annie? Bo to urodzenie dziecka Tuli, dziecko nazwano Maria, ale wszyscy nazywają Tula, naprawdę tak strasznie zmieniło dynamikę tej relacji i właśnie ja odniosłam takie wrażenie, że ona naprawdę do końca życia nie wybaczyła Annie tego czynu, w cudzysłowie. Ja bym wolała nie używać słowa wybaczyć. Ja nie, w ogóle nie neguję tego, co pani mówi, bo pewnie pani w ogóle ma rację, tylko w tym sensie, że Maria tutaj właściwie słusznie przewiduje, że to dziecko zmieni ich życie. No po prostu, że tak jest, że Anna już zawsze będzie z dzieckiem, że one już nigdy nie będą same i Maria tutaj ma rację. Dziwi mnie, że nie była w stanie pokochać tego dziecka, że to mogło być ich wspólne trochę dziecko, że nawet Anna tak przez moment w dniu porodu ma taką myśl, że to mogłoby być też dziecko Marii, ale Maria rzeczywiście nie może się z tym pogodzić. Może to jest to słowo, którego bym użyła. Ona stara się polubić Tulę, ale nie jest w stanie. Ona wie, bardzo, bardzo mnie ujmuje ten moment w listach, kiedy ona tak pisze dramatyczne i obrażające, naprawdę w ogóle przekraczające listy do Anny, ale kiedy przyznaje się do tego i wie, że ona upadła moralnie. Wie, że chce życzyć w ogóle śmierci temu dziecku, to znaczy jak Anna jest jeszcze w ciąży i wie, że kiedy wypowiada te słowa, to jest w ogóle, to jest po prostu dno całkowicie. Ona zdaje sobie z tego sprawę, ale jednak to pisze. Chciałam zapytać, czy to jest właśnie ten moment, w którym Mike Urbaniak stwierdził, że to już jest zbyt wiele i jest to męcząca lektura? Nie. Czy jeszcze inne? Późniejsze. Kiedy tak piszą do siebie te listy, ja sobie pozwalam, bardzo rzadko, wydaje mi się, że w tej książce pokazuję takie moje autorskie ja, ale pozwalam sobie na takie zdanie, no trzeba było wsiąść do pociągu i pojechać do Wrocławia, nie? Bo wydaje mi się, że w rozmowie więcej można, ale na to Dąbrowska się nie decyduje i odwiedza Annę dopiero chyba w lutym. Kiedy Anna ją zaprasza do siebie, bo już wie, to Anna właśnie, Anna wie, że muszą się spotkać, że muszą porozmawiać i wydaje się, że już się dogadały, Maria wraca i zaczyna się znowu to samo. I to jest ten moment, kiedy ja sobie pomyślałam, ale zmęczy czytelnika, bo znowu to samo mu dam. I on dobrze wyczuł moje takie nastroje, bo rzeczywiście się w tym momencie zmęczył, ale ja chciałam chyba pokazać to zmęczenie, bo myślę, że, no nie wiem czy każdy, ale no ja miałam w życiu taki moment takiego zmęczenia emocjami, kiedy już naprawdę nie mogłam, ale one są jednak. Są i tak to wygląda czasem. Bardzo współczuję wszystkim.
Tak, ale właśnie to jest ta siła tych listów, że co prawda Maria i Anna odczuwają pewne rzeczy niezwykle mocno i są, szczególnie Maria jest osobą tak intensywnie przeżywającą te emocje, ale gdzieś chyba wszyscy mogą się odnaleźć właśnie w tym, co tam przeżywają. Może właśnie trochę w formie bardziej stonowanej, ale gdzieś te emocje można naprawdę dobrze zrozumieć. I w ogóle siłą tej książki, też to jak pani ją skomponowała, jest to, jak często właściwie można zrozumieć te postaci, z jaką czułością pani o nich pisze, nie tylko o Annie i Marii, ale też o Jerzym i innych mniej centralnych. No tak, myślę, że to jest duża siła tej opowieści, ale też po prostu książki. Bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo dziękuję, bo bardzo, bardzo, wie pani, bardzo mi zależało na tym, bo tak jak wrócę trochę do początku naszej rozmowy, ale wydawało mi się, że energia tej miłości i w ogóle waga tej miłości jako historii jest ogromna i że bardzo chciałam, żeby dotarła do wielu czytelników. No jestem trochę związana z tym światem naukowym i wiem, że można było napisać trochę innym językiem, pod innym kątem, ale ja chciałam napisać do szerokiego grona tę książkę. I rzeczywiście długo na początku, jak zaczęłam ją pisać, to musiałam przez ten język trochę zmienić to myślenie w języku naukowym na taki inny sposób opowiadania historii. Bardzo mi zależało na tym, żeby wiele osób odnalazło tam coś dla siebie. I powiem pani, że długo się zastanawiałam, czy ta książka może spodobać się mężczyznom heteroseksualnym. I mam bardzo wiele takich oznak, że się spodobała. I to jest dla mnie ciągle zadziwiające. Wydaje mi się, że po prostu jest to dość uniwersalne, te różne stany przeżycia. Też to, z jakim obiektywizmem pisze pani o tych o wszystkich wydarzeniach, o wszystkich osobach, którym przypadło w udziale brać udział. Więc właśnie to, co Anna chciała bardzo osiągnąć w swoim pisarstwie, czyli prawda, tam często jest powtarzane, że ona dąży do prawdy. Nie wiem, czy jej pisarstwo było jakimś jej największym sukcesem życiowym, czy jej książki były jej największym sukcesem życiowym, ale jej życie zawarte w pani książce zdecydowanie osiągnęło ten cel i to w jakiś super świetny sposób. Więc dziękuję tej pani, jak może tak w imieniu swoim czytelniczek, że właśnie niesie pani jej głos, oddaje pani tę jej autonomię trochę. Zaczynamy od Kowalskiej, która jest tą od Dąbrowskiej, ale idziemy dużo dalej i poznajemy tak ciekawą osobę o tak ciekawym życiorysie i sposobie odczuwania. Bardzo, bardzo teraz wzruszyłam, bardzo mnie pani zawstydziła, ale no chciałam to dla Anny zrobić i to w ogóle był też taki początek tego mojego myślenia o Annie. Wtedy, kiedy zaczęłam czytać korespondencję, pomyślałam sobie, świetna ta Dąbrowska, ale Anna, jak tu Anna pięknie mi się w ogóle jakoś tak objawia w tym wszystkim i pomyślałam sobie, że na 100% chcę napisać książkę o Annie. Przecież ja pierwszy list sięgnęłam chyba przed 2008 rokiem, bo jeszcze wtedy nie było dziennika Kowalskiej. Więc to trochę trwało myślenie o tej książce i pisanie. Ale rzeczywiście byłam przekonana, że chcę napisać książkę o Annie po to, żeby ją wydobyć z cienia. No właśnie, bo to też musi być niezwykłe doświadczenie być z taką osobą, badać jej twórczość i życiorys przez tyle lat od czasu pracy nad doktoratem. I zastanawiam się, jak to jest dla pani takie długie życie z Anną Kowalską, czy coś w pani zostało z niej, co w pani życiu się zmieniło ze sprawą Kowalskiej? No takie górnolotne pytanie mi wyszło. A, piękne. Ja mam w ogóle poczucie, że jestem ciągle w procesie. Oczywiście to nie jest tak, że ja pisałam tę książkę codziennie przez te 13 lat. Ja długo myślę i jestem dosyć wolna w rzeczach dla mnie ważnych tego typu, więc tak sobie o niej myślałam długo. Powiedziałam, że jestem w procesie w tym sensie, że dzisiaj jak myślałam o naszej rozmowie, to zastanawiałam się, co chciałabym powiedzieć, czego nie napisałam w książce i pomyślałam sobie, o mamo, jak wiele jest tych rzeczy, których nie napisałam w książce i że mogłabym drugi tom napisać, oczywiście go nie napiszę. Może ktoś napisze, bardzo bym chciała przeczytać drugą książkę o Kowalskiej, trochę inaczej napisaną, może o czymś innym, ale no dała mi... Ja też coś zawdzięczam Annie, no bo uczyniła mnie ta historia autorką książki, bo to jest moja pierwsza książka, więc myślę sobie, że to był świetny team, Kowalska i ja. No i bardzo przeżyłam, zachwyt, dostałam taki prezent, wszyscy dostaliśmy zachwyt, taką fantastyczną, bardzo trudną miłością.
Ale to właściwie też jest prezent od Pani, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że jest Pani pierwszą osobą, która się zajmuje tym tematem. Na pewno jest to pierwsza książka, ale w ogóle zdaje mi się, że może to już będzie moje ostatnie pytanie, ale zastanawiam się, jak kiedy Pani zaczęła się zajmować tą historią, jaki był właśnie stan wiedzy o Annie i o Marii, bo na pewno pisze Pani w książce, że Tadeusz Drewnowski w monografii poświęconej Marii Dąbrowskiej zupełnie pomija charakter związku z Anną. No to jest duży wyczyn pominąć coś takiego i się zastanawiam, czy Pani naprawdę była zupełnie pierwszą osobą, która odkryła to, czy jak to wyglądało. To znaczy, ta jego biografia Dąbrowskich chyba powstaje w latach 80., mniej więcej w tym okresie, i on nie znał listów. On wiedział, że one mogą być przepiękne. Zresztą pisze tam o tym, że to będzie pewnie kolejna rewelacja tego pisarstwa. Ma dobrą intuicję, ale nie znał tej korespondencji, nie mógł nawet do niej zajrzeć, bo one były zastrzeżone. Ale jednocześnie ja znam całość Dziennika Kowalskiej, całość, no do Dziennika Kowalskiej nie zaglądał, ale znam całość Dziennika Dąbrowskiej. To też dziwne, że właściwie teraz sobie pomyślałam, dlaczego nie zajrzał do Dziennika Kowalskiej, bo on nie był zastrzeżony. No, w Dziennika Dąbrowskiej z tej całości możemy już wiedzieć, że to była wielka miłość. I rzeczywiście on to mija. Kiedyś chyba się tak po prostu pisało biografię w takim pominięciu. Dopiero teraz żyjemy w tych czasach, kiedy możemy sobie otwarcie opisywać te relacje. No, w Radosława Romaniuka ta biografia Iwaszkiewicza o tym jasno opowiada i tak dalej. Tych biografii jest bardzo wiele. Z mojej perspektywy to rzeczywiście byłam pewnie jedną z pierwszych osób, która odkryła, jak wielka to była relacja i wielki związek, ale podczas tych 13 lat wiele się też rzeczy wydarzyło, to znaczy ludzie nauki związani z uniwersytetami, czy w Poznaniu, czy w Szczecinie, czy w Krakowie pisali o Annie, ale to były referaty i artykuły naukowe. To też pokazuje, jak zamknięty to jest krąg, i jak nie trafia to do bardzo szerokiego grona, bo ja publikowałam dwa wybory listów do twórczości, ale to też jest, nie ukrywajmy, miesięcznik, który nie czytają wszyscy. No i ten dramat Jerzego Kowalskiego, przecież on chyba w 2010 roku ja go opublikowałam. W dialogu wszyscy mogli go przeczytać, tam też jest wybór chyba 5 listów. A jednak o tym nie mówiliśmy tak szeroko. Renata List w książce Lesbos też poświęca rozdział Annie Kowalskiej. Ale okazało się, że dopiero książka w taki sposób chyba napisana też może trafić do szerokiego grona. Ja jestem dość skromną osobą i rzeczywiście nie zakładałam, że ona będzie miała taki zasięg i że napisze o niej właściwie i prawica, i lewica, i prawica też dobrze. Jest jedna recenzja, która się ukazała w Historii do rzeczy Krzysztofa Masłonia i ona jest dobra. I to mnie bardzo zdziwiło. No to jest bardzo ciekawe. Faktycznie. To jest bardzo ciekawe. To tylko trącę, że właśnie to myślę, że świadczy o tym obiektywizmie może, z którym Pani napisała tę książkę. Ciężko się po prostu kłócić z tym, co tam, co się wydarzyło. No ja mam nadzieję, że po prostu tak też trochę napisałam, że raz starałam się obiektywnie, a dwa trochę, że tak po prostu jest i co? Tak po prostu było. I, no i chyba to też jest wzruszające, co by nie mówić, wzruszająca historia, więc... Zdecydowanie. I wzruszyła również prawicę. Właśnie nie wiem, czy da się przejść obok tej książki obojętnie. Myślę, że każdy powinien ją przeczytać i ja bardzo, bardzo polecam, bo tak jak Pani napisałam zresztą w pierwszej wiadomości, dawno nie przeczytałam czegoś tak dobrego, tak ujmującego, no nie mogłabym skończyć mówić pochwał, ale może skończę, bo jeszcze ktoś pomyśli, że nie wiem, wydawnictwo mnie opłaca czy coś, a to po prostu zachwyt czytelniczki. Bardzo dziękuję. A ja Pani bardzo dziękuję za tę rozmowę i słuchaczom i słuchaczkom za zostanie z nami.